Cześć, witajcie ponownie na kanale Igolio. No i dzisiaj będzie ostatni mecz na moim kanale w tym roku, czyli 2021. Więc nie ma co przedłużać, lecimy z oglądaniem. No już się mecz rozpoczął. Przy piłce teraz jest Robert Lewandowski. Jóźwiak. Model. W ogóle jeszcze w dzisiejszym odcinku nie powiedziałem, jaki dzisiaj będzie mecz. No dziś się zmierzy reprezentacja Polski kontra reprezentacja Danii. Jestem ciekawy, kto ten mecz wygra. No i Puchacz. Jóźwiak. Model. Eriksen. No i czy będzie bramka dla reprezentacji Danii? Jest niebezpiecznie i jest gol. Dolberg strzela bramkę. No i reprezentacja Danii prowadzi 1-0. No nie takiego początku się na pewno nie spodziewaliśmy. No i Jóźwiak. Ależ jak biegnie, Jóźwiak. Mi się przydało jakieś dośrodkowanie i... No niestety w tym dośrodkowaniu nie było żadnego gola. Poulsen. No i czy reprezentacja Danii strzeli bramkę? Broni szczęsny, jest gol. No nie no, ostatni mecz w tym roku na moim kanale 2021 muszę wygrać. Proszę, lewy. No nie no, myślałem, że strzeli bramkę. Proszę, ale na spokojnie. No Polsce, no nie no, zawieźcie mu tą piłkę. Mateusz Klich. Już jak? Wiemy, że on jest szybki. Blankowski. Lewandowski. Już jak? Klich, Lewandowski i Lewandowski, jest gol! Jest bramka dla reprezentacji Polski, strzela Robert Lewandowski. No piękna bramka. No i jest 2-1 dla reprezentacji Danii. Poulsen. Eriksen. Ale świetnie teraz Puchacz. No i Robert Lewandowski. Czy będzie bramka? Robert Lewandowski. Robert Lewandowski nie ma. Chciał Robert Lewandowski strzelić łatwego gola, ale niestety mu się to nie udało. Bednarek, Klich, Lewandowski, Krychowiak, czy będzie bramka? Krychowiak i Robert Lewandowski, jest gol. Co za mecz. Reprezentacja Danii wygrywała, prowadziła 2-0, teraz jest remis. Dwa bramki Roberta Lewandowskiego. Nie no, Robert Lewandowski to jest, no to jest mistrz Polski. Moim zdaniem to jest najlepszy zawodnik z całego świata. No i teraz przy piłce jest Glik. Krychowiak. Model. Lewandowski. Co za mecz? Aj, myślałem, że będzie bramka. Eriksen. Lik. Szczęsny. Ale co teraz zrobił Wojciech Szczęsny, to nie będziemy komentować. Poulsen.
Dziś Paulsen często jest przy piłce, trzeba na niego uważać. No i Dolbeck również trzeba na niego uważać. I strzela właśnie bramkę. No i Polacy muszą znów odrabiać. Czy odrobią jeszcze w pierwszej połowie? Pytanie. Ja myślę, że tak, że teraz odrobią. Lewandowski! Robert Lewandowski za ciasno. Chociaż jeszcze może strzelą tą bramkę. Frankowski, model. No niestety nie strzelą. To jest koniec pierwszej połowy. Reprezentacja Danii prowadzi po pierwszej połowie 3-2. No Polacy, jeżeli chcą wygrać ten mecz, to muszą strzelić po prostu bramki. O, teraz świetnie odebrał piłkę Kęciora. Lewandowski. Eriksen. Dolbeck. No ja nie mogę, no nie mówcie, że będzie 4-2. Żółta kartka dla Jana Bednarka, no i jest rzut karny. Eriksen, może to wybronimy? No nie. Ja już chciałem się cieszyć, że strzeliłem te dwie bramki. No i że wygramy ten mecz. Ale dobrze, już się nie poddajemy. Może wygramy ten mecz. Pamiętajcie, nigdy nie wolno się poddawać. O, no i teraz Robert Lewandowski, strzel to, proszę, strzel to lewy. No broni to Schmeichel. No nie, no jeszcze już jak wyszedł z piłką. No poza linię. Schmeichel. Nie, no ale no co to ma być? Paulsen. Ja nie ma gola. Lik. Model. Teraz. No ale co to ma być za podanie? O, świetnie lewy. Biedni Lewandowski. Świetnie Robert Lewandowski. Lewandowski. Ale nie, no stracimy tą piłkę. Klich. No nie, no przegram ten mecz. Trzeba teraz uważać. A masz. Myślałem, że będzie jakaś kontuzja, rozumiecie o co chodzi, albo jakaś kartka. No i Krychowiak, Jóźwiak, Frankowski. Może teraz Jóźwiak! Piękną bramkę zdobywa Jóźwiak. Aż się ekran trzęsie. Nie wiem, czy wy to widzicie. No potężnie uderzył Jóźwiak. No jest jeszcze nadzieja, jest jeszcze nadzieja. 4-3 dla Danii. Co za mecz. Warto oglądać ten film do końca. W ogóle już niedługo i jest nowy rok. A dziś jest 29 grudnia. O nie! Broni szczęsny. No dziś, no chciałem powiedzieć, że dziś jest 29 grudnia. No i akurat nie wiem, jakby to powiedzieć. Po prostu życzę wam szczęśliwego nowego roku. Mimo, że jeszcze nowy rok się nie zaczął, ale będzie za 3 dni. No i teraz Lewandowski. Robert Lewandowski. No nie, no ale no lewy, musisz wykorzystywać takie sytuacje. Nie możesz tak sobie byle jak podawać. Paulsen, Dolbeck. Walczymy do końca. Klich. Lewandowski. Krychowiak. Klich. Lewandowski. Lewy. Zrób to. Jak to obronił Schmeichel?
To jest najlepszy bramkarz. No co za obrona, no ja nie mogę. Może szutu rocznego. Klich. Co, nigdy mi się nie uda je strzelić bramkę szutu rocznego. Rzadko tak jest, że strzelam jakąś bramkę. 4 minuty do końca, no nie. No tylko nie to, ja nie chcę tego meczu przegrać. No nie, no Bednarek z czerwoną kartką, no ja nie mogę. Koniec meczu. To już jest po meczu. Ja już nie komentuję tego spotkania. No jeszcze, no co to ma być za piłkarz? No Robert Lewandowski, no lepiej podawaj. Chyba najwidoczniej potrafi jedynie bramki strzelić. Strzelać. I teraz kapitalnie to obronił Wojciech Szczęsny, no ale co z tego? Bo reprezentacja Polski przegrywa ten mecz. 4-3. No szkoda. Nigdy w ogóle się ostatnio nie udaje strzelić hat-tricka Robertowi Lewandowskiemu. No i to jest... No i co? No i będziemy chyba pomału już kończyli ten odcinek. Tak wyglądają statystyki meczu. W ogóle jeszcze raz wam życzę szczęśliwego nowego roku. Mimo, że jeszcze nowy rok się nie zaczął, chociaż wiecie, no za 3 dni będzie. No i co? No i będziemy pomału już kończyli, no więc pa, pa.